Jak się pan czuje, bo opuścił pan boisko po pierwszej połowie, czy to jest jakiś ból? Nie, czuję się dobrze. Przez ostatnie 2-3 tygodnie już trenowałem na 100% z moją drużyną. Mogłem zagrać też 1-2 mecze więcej ligowe, natomiast no, nie chciałem podejmować żadnego ryzyka, chciałem być zdrowy na 100%. Zagrałem w zeszły weekend, po 4 tygodniach przerwy czułem się dobrze. Dzisiaj no, trener też tak uznał, że właśnie 45-60 minut będzie dla mnie odpowiednie. Tym bardziej, że no, chyba tak uznał, patrząc na boisko, że było w średnim stanie, było dość ciężkie, także po 45 minutach tak zdecydowaliśmy. Także nie, fizycznie, jeśli chodzi o moją samą kontuzję, jest wszystko naprawdę super. Jak się pan czuje przygotowany fizycznie na ten mundial? Dobrze, dlatego tak jak powiedziałem, te 4 tygodnie, które miałem przerwy, myślę, że ci, którzy interesują się piłką, wiedzą, że zawodnik kontuzjowany trenuje o wiele, wiele ciężej niż zawodnik zdrowy, bo miałem po 2-3 jednostki treningowe codziennie. Pracowałem nad różnymi elementami, tak jak powiedziałem, od 2 tygodni byłem już z drużyną, robiłem dodatkowe prace i także trenowałem naprawdę bardzo mocno, także pod tym względem jestem, wydaje mi się, dobrze przygotowany. Tak jak powiedziałem, też rozmawiałem z trenerem moim klubowym, z Cannavaro, który też mi mówił, żeby być może 1 czy 2 mecze więcej odpuścić w lidze, żeby być gotowym właśnie na ten ostatni mecz przed wyjazdem tutaj na zgrupowanie i zagrać jeszcze mecz właśnie w tym dzisiejszym meczu z Chile, także tutaj, tak jak mówię, ja byłem już gotowy od kilku tygodni, ale uznaliśmy, że lepiej właśnie jest zostawić ten tydzień dłużej niż tydzień za szybko wrócić. Z Meksykiem wydaje się absolutnie kluczowy, czyli czy chcecie dzisiaj dobrze wczuli się w rolę Meksykanów? Nie odkryjemy Ameryki, mówiąc, że ten mecz z Meksykiem jest meczem fundamentalnym dla nas, jeśli chodzi o naszą dalszą przyszłość na mistrzostwach, że na pewno tak. Powiem szczerze, nie oglądałem meczów jeszcze Meksyku. Będziemy mieli właśnie teraz czas na spokojnie w Katarze. Każdy z nas ogląda sobie mecze, sytuacje, ich jak funkcjonują. Jeszcze dzisiaj ze Szwecją bodajże grają, czy już grali, także grają. Także jeszcze mamy też, my też będziemy mieli materiał do analizy, oni również po tym dzisiejszym meczu, także jeszcze myślę, że na takie analizy konkretne drużyny jest zbyt wcześnie, ale na pewno od jutra, od pojutrze zaczniemy już sobie wchodzić w szczegóły. Oczekiwania tym razem wydają się trochę mniejsze, patrząc na wcześniejsze turnieje, to może paradoksalnie pomóc reprezentacji? To samo odpowiedziałem właśnie wcześniej, na właśnie pytania, że im być może bardziej wiatr wieje w oczy tej reprezentacji, być może są mniejsze oczekiwania, tym być może lepiej, troszkę inaczej było we wcześniejszych latach. Szczególnie też przed Euro 2016, gdzie zremisowaliśmy z Litwą przed wyjazdem. To był dobry moment. Także tak, no to było wtedy super, super mistrzostwo. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie, że na tych mistrzostwach będzie podobnie. Także ja lubię takie sytuacje, gdzie nikt od ciebie za dużo nie oczekuje, a później udaje nam się zagrać fajny turniej, także mam nadzieję, że również i tak będzie.